Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Grzegorz Golec, witam. Moim gościem jest wójt Lisiej Góry, Arkadiusz Mikuła. Dzień dobry, witam pana. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Kilkanaście dni temu podpisana została współpraca tutaj z okolicznymi gminami, m.in. z gminą Lisia Góra, a miastem Tarnowem, dotycząca atrakcyjności inwestycyjnej. Lisia Góra ma do zaoferowania naprawdę atrakcyjne tereny dla inwestorów pod budowę firm czy centrów logistycznych. Jak najbardziej tak. Bardzo się cieszę z tego porozumienia. Cieszę się, że gminy, że samorządy i włączyło się w to również miasto Tarnów, że podjęły taką współpracę, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności naszego regionu, a docelowo po prostu zwiększenie ilości miejsc pracy. No wiemy, w jakich czasach żyjemy, jest to dzisiaj bardzo istotna kwestia i to porozumienie ma właśnie na celu ułatwienie zdobywania inwestorów, a polegać to będzie na tym, że jeżeli do danej gminy, do danego wójta, burmistrza, prezydenta zgłosi się inwestor, który będzie chciał zainwestować na danym terenie, a ten samorząd nie będzie miał do dyspozycji tego typu gruntów, które interesują inwestora, to przekazuje dalej do gminy, mamy wspólną bazę i przekazuje do takiej gminy, do takiego samorządu, który ma tego typu grunty, które będą interesować inwestora. Jeżeli chodzi o grunty na terenie gminy Lisia Góra, mamy sporo gruntów, które są bardzo atrakcyjne dla inwestorów. Jedynym problemem, który na chwilę obecną jest, to problem taki, że większość tych gruntów jest w rękach prywatnych. Niestety jako gmina nie władamy wielką ilością gruntów, które moglibyśmy przeznaczyć pod inwestycje, pod sprzedaż lub dzierżawę. Natomiast mamy kilka rzeczywiście działek dosyć ciekawych i atrakcyjnych. Natomiast no mamy też tereny, zwłaszcza jeżeli chodzi o Brzozówkę i o Lisią Górę, na którym częściowo jest plan zagospodarowania i są one przeznaczone pod usługi, pod przemysł, a częściowo są w studium określone jako tereny pod usługi, przemysł, produkcję. I te tereny, tak jak powiedziałem, w większości są w rękach prywatnych inwestorów, ale są to mieszkańcy, którzy myślę, że zdają sobie sprawę, gdzie posiadają te grunty i myślę, że jak najbardziej są pozytywnie nastawieni do możliwości ewentualnie sprzedaży tych gruntów, tak aby inwestorzy wtedy mogli skorzystać. Także myślę, że to porozumienie napędzi nam taką koniunkturę, żeby nam ci inwestorzy się pojawiali i tak jak mówię, już nie ma to wielkiego znaczenia, z takiego założenia wyszliśmy, czy to będzie w samej Lisiej Górze, czy to będzie obok w Tarnowie, czy to będzie w Łęgu Tarnowskim i w innych sąsiednich gminach, bo mieszkańcy dzisiaj się wymieniają. Jest dużo mieszkańców gminy naszej, którzy pracują na terenie gminy Żabno, czy gminy Skrzyszów i na odwrót. Generalnie te pieniądze, ci inwestorzy zostają na naszym terenie, na terenie naszego regionu i nasi mieszkańcy mogą skorzystać wtedy z tych nowych miejsc pracy. A pana poprzednik jakoś nie mógł się dogadać z tam mieszkańcami, no i te tereny tak stoją, tam tylko jest rolnictwo uprawiane. Jak najbardziej, no, był pewien problem, pewnie jest to pytanie do mojego poprzednika, natomiast ja podejmuję wszelkie możliwe działania, żeby te tereny... Jest pan otwarty. Jestem otwarty, żeby te tereny stały się atrakcyjne i coraz bardziej atrakcyjne. Musimy w końcu zacząć wykorzystywać lokalizację zjazdu z autostrady, który jest właściwie na naszym terenie. Jest do tej pory niewykorzystywany i tak jak powiedziałem, był problem chociażby w zbudowaniu skrzyżowania, które by skomunikowało te tereny z drogi krajowej. Wiem, że był przygotowany projekt, był przygotowane porozumienie. Z tego co wiem, to prywatne firmy chciały wtedy sfinansować budowę tego skrzyżowania. No nie było dobrej woli mojego poprzednika, natomiast ja jestem jak najbardziej otwarty i będę wspierał wszelkich inwestorów, jeżeli tylko będą chcieli tworzyć nowe miejsca pracy. Wiosna już za oknami puka powolutku. Porozmawiajmy o inwestycjach gminnych. Jak wiele ich będzie? Jakie będą takie sztandarowe dla gminy inwestycje? Tak, zgadza się. Aura nam pozwala. Rozpoczęliśmy inwestycje. Myślę, że jeszcze nie pełną parą, ale jest to kwestia kilku tygodni. Na pewno realizujemy w tej chwili budowę placu zabaw w Pawęzowie. Realizujemy cały czas odnowę centrum Brnia. W ramach tego zadania będzie oprócz placu zabaw, siłowni takiej plenerowej, będzie wybudowane boisko takie wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Rozstrzygnęliśmy w tym tygodniu przetarg na budowę sieci przesyłowej kanalizacji z Brzozówki do sieci Tarnowa. Jest to jakby taki pierwszy etap
tej dużej inwestycji, taktyki, przesyłu ścieków z gminy Lisia Góra do Tarnowa, więc mamy przetarg rozstrzygnięty, wykonawca kilka dni i będzie po prostu wchodził w teren, więc no ruszają inwestycje i przygotowujemy się do przetargu, no de facto największej inwestycji, która będzie wykonywana w tym roku na terenie naszej gminy, to jest do przebudowy drogi w Pawęzowie, tak zwanej kolonii pawęzowskiej z programu Schetynówek. Wartość inwestycji jest ponad 3 200 000 zł. W ramach tego będzie wykonana przebudowa całej drogi, będą wykonane odwodnienia, oświetlenie, chodnik, więc jest to bardzo duża inwestycja i rozpoczynamy w tym momencie procedurę przetargową dla tego zadania. Czyli może każda miejscowość w gminie Lisia Góra liczyć na to, że będzie jakaś inwestycja wykonana, ta pilna lub też taka niespodziewana? Tak, w każdej miejscowości będą wykonane inwestycje, czy to mniejsze, czy to większe. Ja ciągle powtarzam, że jeżeli w tym roku skupimy się na inwestycjach w danych sołectwach, na tych większych inwestycjach, bardziej strategicznych, w dwóch, trzech, czterech miejscowościach, to w następnych latach będziemy się koncentrować na innych miejscowościach, tak aby docelowo wszystkie sołectwa w naszej gminie były mniej więcej porówno po prostu doinwestowane przez gminę. Pytanie od mieszkańców Zaczarnia i Brzozówki, którzy narzekają na hałas aut podróżujących, przejeżdżających autostradą A4. Czy powstaną kolejne ekrany akustyczne? Czy pan coś w tej sprawie robił w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Tak, problem jest mi oczywiście znany. Cały czas walczymy o to, aby te ekrany się pojawiły. Odwołaliśmy się od decyzji wojewody, która wskazywała na budowę ekranów wzdłuż autostrady A4 na odcinku Tarnów Węzeł Krzyż w kierunku Dębicy i nie był ujęte budowa ekranów na terenie gminy Lisia Góra, w Brzozówce, Zaczarniu i Nowych Żukowicach. Odwołaliśmy się od tej decyzji i czekamy na dalsze rozstrzygnięcia, więc jak najbardziej tutaj pilnujemy tego i będziemy chcieli, no będziemy walczyć do samego końca, aby te ekrany zostały wybudowane. Mhm. Jak długo sobie pan daje czasu na to, żeby to po prostu zostało coś zrobione, a później już tak ruszy pan? Wie pan, to po prostu czekamy, no są określone procedury, czekamy w tej chwili na odpowiedź. Wiemy, że odwołanie jest skuteczne, otrzymaliśmy takie pismo i będzie po prostu procedowana procedura odwoławcza i czekamy na jakieś rozstrzygnięcia. Także no odpuścimy, dopóki będzie jakikolwiek cień, szansa, jakaś nadzieja, że te ekrany powstaną, to będziemy o nie walczyć. A co gdyby nie powstały? Co pan powie mieszkańcom? Nie zakładam na dzisiaj takiego scenariusza najczarniejszego. Będziemy walczyć do skutku. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy przetargi będą prowadzone w sposób uczciwy i czy prace budowlane, które nie podlegają zamówieniom publicznym, nadal będzie wykonywała jedna firma, czy inne też mogą liczyć na pracę? To na pewno też pytanie jest do poprzednika pana, ale pan jako nowy, no to na pewno tak, jakieś porządki wprowadza w urzędzie. Tak właśnie. Wnioskuję, że to przede wszystkim pytanie do poprzednika, ponieważ tych robót w tej chwili praktycznie jeszcze nie było. Panie redaktorze, są określone procedury, są określone przepisy, którymi mój urząd będzie się jak najbardziej kierował i których to procedur będzie pilnował, ponieważ no, w żaden sposób nie chcemy mieć jakichś kłopotów później, także ja nie widzę tutaj możliwości, aby w jaki sposób rozdzielać inaczej zamówienia. Są określone procedury, którymi się będziemy kierować. Czyli wszystko zgodnie z prawem. Jak najbardziej, no to nie podlega w ogóle dyskusji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim państwa gościem był wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła. Dziękuję bardzo.